3 2 1 Kochani, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj stwierdziliśmy, że nagramy dla Was QA bez tabu. Muszę Wam powiedzieć, że fajnie jest Was tutaj mieć, ponieważ jak jest niepogoda, jak jest gorsza aura, gorszy dzień, nie ma człowiek co ze sobą zrobić. Ma Was, możemy sobie porozmawiać, spędzić miło czas, mam nadzieję. Tak, my mamy siebie na co dzień, więc możemy ze sobą tak naprawdę rozmawiać zawsze na bieżąco, a są pewnie po prostu tematy, które. Chcesz... Chcielibyście wiedzieć o nas, lepiej nas też jeszcze poznać, bo oczywiście pojawiają się tutaj też nowi ludzie, którzy jeszcze nie mieli okazji. Poznać nas lepiej, oglądając nasze wcześniejsze filmiki, więc to jest też taka okazja, żeby móc się jeszcze bardziej do nas zbliżyć. Więc dokładnie rozpoczniemy od pierwszego pytania, ale zanim to zrobimy, chciałbym Was zaprosić na Instagram Przemysława, który tutaj Wam oznaczę. Zapraszam też Was również na mój Instagram, który pojawi się tutaj, aż się zaplątałem w tym sz w tym wszystkim, ale akurat stworzyliśmy na Instagramie u Przemysława taki kanał, jak to się nazywa? Kanał nadawczy. Możecie tam dołączyć, żeby być na bieżąco. Nie wiem, czy tutaj będzie to wszystko widać. Wostrzyło Przemysław, tak? bo teraz mi za, zasłoniłeś całkowicie. Jest tutaj grupa, która nazywa się Mistrzowie Chaosu. Dołączajcie tam, aby zobaczyć, jak wygląda nasze prawdziwe życie, ponieważ tam, odkąd wstaniemy, od rana do wieczora cały czas publikujemy materiały, które nie pojawiają się nigdzie indziej. Także jeszcze raz, Instagram Przemysława. Dosłownie przed chwilą daliśmy Wam możliwość zadawania pytań i widzę, że temat przewodni to dom, więc ruszamy z pierwszym pytaniem. Kiedy ruszacie z budową tego pięknego domu? To może ja w sumie tak jeszcze słowem wstępu. Generalnie mamy zamysł na to, aby relacjonować w sumie jak najwięcej z naszej budowy, bo wiemy. To będzie tak jakby też nasz taki pierwszy projekt i nikt z naszego takiego najbliższego otoczenia też nie budował domu, więc my inspirowaliśmy się poniekąd też filmikami, dużo oglądaliśmy właśnie na YouTube takich materiałów, jak budować, na co uważać, i jak tam, się przygotować, jak, jak się przygotować też do budowy, więc wydaje mi się, że jesteśmy w miarę dobrze przygotowani do tego etapu, aczkolwiek jestem przekonany, że to będzie chyba jeden z najbardziej takich stresujących um, momentów w naszym życiu, gdzie będzie... Czy ja wiem, czy stresujące, ale z drugiej strony najbardziej ekscytujące. Ja bardzo życiu. bym chciał właśnie przejść to wszystko na spokojnie, pokazać, że się da. Oczywiście będą zdarzały się sytuacje i jakieś problematyczne sprawy, ale właśnie chciałbym, żeby to nie rzutowało na nasz jakby odbiór tego wszystkiego i na to, że to jest dom naszych marzeń i rzeczywiście chcemy cudownie tam się czuć i chcemy, żeby ten czas był bardzo taki. Ja bym sobie tego życzył, żeby ten czas był przyjemny, żeby był fajny i żebyśmy dobrze go wspominali. Tak, generalnie zamysł, zamysł był taki na rozpoczęcie budowy, że w tym roku sobie ogarniamy właśnie działkę tak na spokojnie, porobimy wszystkie przyłącza, przygotujemy grunt pod to, żeby można było w przyszłym roku zacząć budowę. Ale nie oczywiście. My do tego podchodzimy bardzo spokojnie, jak Patryk powiedział, więc generalnie budowę zaczynamy na jesień tego roku. W tym roku chcemy doprowadzić budowę do stanu surowego otwartego żeby przez zimę te mury zmarzły, zmokły, żeby się mocniej tak jakby związały i dopiero na wiosnę przyszłego roku ruszyć z resztą pracy. w sensie wiosną podejrzewam, że to będzie koniec lutego tak, tak jest marca. ustalone zależy jak po prostu jeszcze będzie pogoda, bo jeżeli będą jakieś mrozy, to oczywiście będzie się to troszkę tam obsywało w czasie, ale chcemy do tego podejść, jak Patryk powiedział, bardzo spokojnie bardzo racjonalnie, dlatego zaczynamy tak naprawdę na dniach ja jestem w szoku, bo zupełnie inaczej Miało to wszystko wyglądać, ale mamy najprawdopodobniej już ekipę, nie mamy jeszcze podpisanej umowy, ale wszystko tak się poukładało, że sam po prostu los poukładał nasze karty tak, żebyśmy rozpoczęli to w okolicy października. Jeszcze nie mamy konkretnej daty. Teraz szykuje się działka, możemy to już zdradzić. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo wdzięczni i czekamy na więcej. Tak, jeszcze w, w zasadzie może też słowem takiego wstępu powiedzieć, bo w jednym z filmów też u nas udostępniliśmy informację, że będziemy robić wycinkę drzew. Jak wiecie, nasza działka jest bardzo mocno zalesiona, ale w większości są to niestety drzewa, które stanowią zagrożenie. Są to suche sosny, które nie dość, że po prostu łamią się, jak się tylko na nie patrzy, więc musimy przygotować tę działkę tak, aby nie stanowiła ona zagrożenia ani dla nas, ani dla domu, i planem jest po prostu. To, aby w takiej wolnej przestrzeni dedykowanej na działce przygotować sobie już taką szkółkę leśną, gdzie mamy zamiar właśnie już przygotować nasadzenia, które przez ten okres budowy tych powiedzmy dwóch kolejnych lat e, będą sobie do, dojrzewały do tego, aby można było je później na działce ulokować, żeby one po prostu ładnie, pięknie rosły, żeby miały dużo światła. I ale do tego wszystkiego najpierw potrzebny jest projekt ogrodu, a tego jeszcze nie mamy. Nie mamy jeszcze też żadnej firmy, osoby, ani nikogo takiego, kto nam to wszystko zaplanuje. Na razie skupiamy. Ja mam, ja mam wszystko już w głowie. Na razie skupiamy się na domu, na wnętrzach, a dopiero później będziemy myśleli o ogrodzie, bo Przemysław, ty mówisz, że ja spokojnie podchodzę do tematu, a to jednak Przemysław jakoś się tak napalił na to wszystko. Ja się nie napaliłem, tylko po prostu nie oszukujmy się, ale ja mam wizję przestrzeni i ja to po prostu widzę. Patrych, jak czegoś nie zobaczy, narysowanego, namalowanego, to po prostu tego nie widzi i w to nie dowierza. Także ja już generalnie cały plan... Taka jest prawda. Czy nie boicie się kosztów budowy w tych czasach, ile wyniesie budowa waszego wymarzonego domu. Nie boimy się, jesteśmy na to przygotowani. Ciężko na to pracowaliśmy, żeby móc sobie na taki dom pozwolić. On zawsze był w strefie marzeń w naszej głowie. My zawsze oszczędzaliśmy pieniądze. Może nie wszyscy w to uwierzą, ale ja jestem bardzo oszczędny. Bardzo ciężko zawsze było mi wydawać pieniądze. Przemysław z kolei jest osobą, która bardzo tak mądrze potrafi tymi pieniędzmi zarządzać, więc absolutnie się nie boimy. Jesteśmy na to przygotowani i jesteśmy gotowi. Co do tego, ile ten dom nas wyniesie. No, na pewno będzie to myślę kilka ładnych milionów. No, nie bójmy się tej kwoty. No, w dzisiejszych czasach ten metraż, ten styl. O wnętrzach to już w ogóle nie będziemy tutaj wspominali, bo we wnętrzach to można popłynąć. No bardzo szeroko, tutaj nie ma chyba żadnych limitów. W sensie generalnie my też bardzo mocno tak jakby chcemy zainwestować w to, aby ten dom był energooszczędny, zainwestować w najnowsze technologie, jeżeli chodzi właśnie o fotowoltaikę, różnego rodzaju pompy ciepła. E, różnego rodzaju rozwiązania, które ułatwią nam funkcjonowanie, bo traktujemy to już po prostu jako dom docelowy. Nie Przemysław takie... będzie miał swój wymarzony smart home, smart dom, czy jakieś te wiecie, wszystko z pilota, wszystko z aplikacji. Naprawdę staramy się tak jakby podejść do tego bardzo racjonalnie, bardzo mocno też przemyśleliśmy wszystkie rozwiązania, które chcielibyśmy w domu. Oczywiście jest jeszcze pewnie wiele, e, wiele takich rzeczy, które, o których nie pomyśleliśmy, które odkryjemy w trakcie budowy, e, które do tego tak jakby dołączymy, dorzucimy, ale nie, tak jak Patryk powiedział, nie, nie boimy się tych kosztów, liczymy się z tym, bardzo też tak jakby racjonalnie do tego wszystkiego podchodzimy, jeżeli Czy chodzi... Czy ty o... widziałeś, że ja bym też chciał coś powiedzieć? to zapomnę. No no, no. Dobrze, tuuj, teraz Chciałem powiedzieć o tym, że... Zapomniałem już. Wiem, że nie chcemy popełnić już tego błędu, jaki popełniliśmy przy naszym mieszkaniu, że przeprowadziliśmy się do tego mieszkania, jak już było prawie wszystko, nie mieliśmy tylko blatów w kuchni. I e, jakiś e, do, dosłownie pierdu. Teraz chcielibyśmy się przeprowadzić tam w miarę prędko. Oczywiście po zakończeniu wszystkich prac takich brudnych, żeby cieszyć się z każdej rzeczy, z każdego nowego mebelka, z każdej pierdoły, która w tym domu będzie się pojawiała. No, a tym bardziej, że teraz jak doskonale wiecie, wynajmujemy mieszkanie. Więc no, myślę, że nie będziemy chcieli czekać, aż tam się wszystko pięknie zrobi, żeby wejść tylko z walizeczkami, e, z naszymi rzeczywistościami. Bo nie dawało nam to satysfakcji i takiego ogromnego szczęścia. Pocieszyliśmy się przez miesiąc tym naszym mieszkaniem, i później już stało się to taką codziennością, ale wyobrażamy sobie już ten dom, jak będziemy. Dokładali tu mebel, tu fotel, tu to, tu tamto. No to będzie pełna ekscytacja i w ogóle tak e, zapoznamy się z tym domem i zżyjemy zanim on będzie w takiej pełnej okazałości. No i też zobaczymy w ogóle, jak te fundusze nasze będą wyglądały, bo to, że jesteśmy przygotowani, e, to jedno. Zobaczymy, jak popłyniemy bardzo w aranżacji i w ogóle w tych wszystkich systemach. Tworzycie super parę. Czy odkąd jesteście razem, był ktoś, kto chciał Wam zaszkodzić? Nie przypominam sobie takiej ja sytuacji. nie przypominam. Z tego nic. względu, że my naszą relację mieliśmy taką bardzo e, prywatną między nami. W zasadzie tak jakby bardzo, bardzo skupiliśmy się na takich naszych najbliższych i rodzinach, e, z którymi spędzaliśmy czas. Nie była to taka relacja publiczna. Więc wydaje mi się, że na podstawie tego udało nam się stworzyć na tyle silną relację, że nikt nie jest nam w stanie w żaden sposób teraz zaszkodzić. I teraz prowadząc właśnie takie życie publiczne e, na w, YouTubie. Gdzie i... wystawiamy się na ocenę tutaj w internecie? Nie no, oczywiście się e, śmiejemy, ale właśnie tak jak powiedziałeś, to był bardzo dobry krok. Troszeczkę niezaplanowany z jednej strony. Bardziej chcieliśmy oswoić nasze rodziny, naszych przyjaciół, naszych bliskich z tym tematem, z tym, że tak poważnie podeszli. Do naszej relacji, do naszej miłości, do naszego związku, i to był strzał w dziesiątkę. No na pewno zdarzały się jakieś takie wiadomości, czy próby podbijania, czy to do ciebie, czy to do mnie, ale to absolutnie nikt nie chciał nam zaszkodzić. Po prostu były osoby, które nie wiedziały, że no, jesteśmy w związku, nie mówiliśmy o tym otwarcie i podrywali nas, że tak powiem, ale to absolutnie nie było nic groźnego, nic złego, ale tak, żeby ktoś świadomie chciał nam zaszkodzić. To wręcz przeciwnie chyba, każdy nas wspierał, każdy nam kibicował. I każdy nam gdzieś tam poniekąd zazdrościł też takiej zazdrości, relacji. I zazdrościł jak wiec. możemy być szczerzy, ponieważ no taki związek, jaki udało nam się zbudować, jest rzadkością, ale Wy o tym doskonale wiecie. O tym opowiadaliśmy już wielokrotnie, więc przejdziemy może do kolejnego pytania. Żyjecie w otwartym związku, to jest bardzo popularne teraz, co o tym sądzicie. No, chyba to jest bardzo proste i bardzo oczywiste pytanie. My absolutnie nie żyjemy w takim związku. My jesteśmy tylko sami dla siebie, nie szukamy wrażeń, nie szukamy dodatkowych atrakcji. Myślę, że Przemysław ma takie atrakcje ze mną, że chyba nawet w głowie by mu nic takiego nie było. E, oczywiście szanujemy, znamy takie relacje, znamy takie osoby, znamy takie pary, znamy takie małżeństwa nawet możemy powiedzieć o tym otwarcie. Szanujemy, jeżeli ktoś. Nie krzywdzi przy tym innych, jest szczery z drugą połową. Wybaczcie, mieliśmy tutaj malutką wpadkę, Błujesz, po prostu jadę. aż oplułem z wrażenia przemysława. Ale wracając do tematu, jeżeli ktoś nie oszukuje się w związku, kolejne osoby, które są zaangażowane w takie życie, wiedzą, wszyscy grają w otwarte karty. Jest to jak najbardziej w porządku. Zresztą to tak naprawdę nie jest nasza sprawa. My nikomu nie zaglądamy do łóżka, więc niech każdy robi sobie co chce. Najważniejsze jest po prostu to, aby w relacji, w której się jest, czy to jest relacja dwuosobowa, trzyosobowa czy grupowa, jakkolwiek by to nazwać, żeby po prostu się wzajemnie szanować i wspierać i okazywać po prostu. Tak, i bardzo sobie tego życzymy, żeby też nikt nam do tego łóżka nie zaglądał, ponieważ zawsze proszę Was o kulturalne i fajne pytania. A tematy, właśnie seksu, jakichś takich dziwnych pytań. Tutaj po prostu jest tego wszystkiego masa, ale my oczywiście na takie pytania nie odpowiadamy, nie uważamy, żeby to było dla kogoś istotne. Każdy strefę seksualną powinien mieć zamkniętą właśnie tam, albo w innych miejscach czy pomieszczeniach, w których lubi. Przechodząc do kolejnego pytania. Dlaczego wyjeżdżacie tylko na wakacje na współpracę? Bardzo dziwne pytanie: kto nas zna, kto nas wie? My zawsze otwarcie mówimy, po pierwsze o współpracach, jeżeli jesteśmy gdzieś zaproszeni, to o tym otwarcie mówimy. Ostatnie cztery lata. Cały czas podróżujemy, cały czas gdzieś jesteśmy. No, chyba o tym doskonale każdy wie, i większość naszych, wszystkie tak naprawdę, oprócz wyjazdu na RODOS i na statek, jednego mieliśmy we współpracy, a tak, to wszystkie nasze wyjazdy. No, nie mówię tutaj o tych wyjazdach w Polsce. Jeżeli mamy taką możliwość, jakieś miejsce, hotel, apartamenty, czy ktoś nas zaprasza, to oczywiście korzystamy z tego. Jest to chyba otwarte i logiczne, jeżeli. I tak byśmy w to miejsce przyjeżdżali, i tak byśmy w tym miejscu nagrywali i się pokazywali. No, jeżeli możemy sobie zaoszczędzić pieniądze, możemy komuś zrobić dobrze, że tak powiem, pokazać miejsce, zaprosić Was i polecić taki obiekt, no to absolutnie nie widzimy w tym nic dziwnego. Po, po pierwsze, wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj lokalnie w Polsce nie dostawalibyśmy zaproszeń od hoteli, gdybyśmy tak jakby prywatnie nie inwestowali też w takie podróże, po świecie, bo naprawdę uważam, że zwiedziliśmy już bardzo dużo. Jest jeszcze więcej do zobaczenia i do odkrycia, więc mamy, mamy jeszcze duże pla plany, aby, aby ten świat zwiedzać, bo uważam, że jest, że jest piękny. Tylko muszę Ci wtrącić, że na ten moment jesteśmy troszeczkę już zmęczeni i wyeksploatowani tymi podróżami. Nie daje nam już też to takiej radości, takiego fanu jak wcześniej. Oczywiście bardzo się cieszymy, że możemy bywać, że wyjeżdżamy, że podróżujemy, ale naprawdę ktoś, kto sobie pomyślałby, że takie podróżowanie i to, co teraz mówię, jest jakąś chorą. Rzeczą, naprawdę może to zmęczyć, i można mieć troszeczkę dosyć, aczkolwiek my zawsze tak mówimy: wracamy do Warszawy, i potem, kilka dni później, już planujemy i szukamy czegoś kolejnego. Ale to też w sumie jest związane po prostu z tym, że jak jesteśmy w domu, to mamy po prostu tyle rzeczy, które trzeba zrobić, tak trzeba jak każdy. O, które trzeba ogarnąć. Jadąc po prostu, czy, czy zmieniając po prostu miejsce pobytu, wyjeżdżając z domu, mamy tą taką e, gdzieś swobodę, że nie musimy być tak bardzo że żytami, które dzieją się e, właśnie tam. Aczkolwiek, no teraz, jak ruszamy właśnie z tą budową, to będziemy pewnie więcej czasu spędzać już tutaj na miejscu, z tego względu, że no, trzeba tego przypilnować, e, trzeba będzie wiele decyzji podejmować na, na bieżąco, na już. Więc no, chcemy po prostu być w tym aktywnie, uczestniczyć, więc no, w sumie. No, tyle w tym a temacie. poza tym no, będziemy musieli mieć pieniądze na wykańczanie domu, więc no, ciężko będzie nam realizować podróże, które kosztują niemało w naszym przypadku. Zresztą każdy wyjazd kosztuje jakieś pieniądze. No, Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tutaj, wiecie, tu 10, tu 15, tu 40 tysięcy rozwalali teraz na wyjazdy, no bo. Będziemy mieli i już mamy w co inwestować, a tym bardziej, że e, niedługo podzielimy się z Wami kolejną fajną informacją, która jest takim kolejnym naszym fajnym krokiem i ogromnym osiągnięciem, ale do tego tematu wrócimy za niecałe dwa tygodnie. Czy planujecie w tym roku wypuścić kolejne zapachy? Mam już oba i chciałabym więcej, może jakieś nowe produkty. E... Nie wiem, kto to napisał, ale chyba ktoś nie oglądał jeszcze poprzednich dwóch vlogów, w których, Weronika, w których obwieściliśmy, że jadąc tutaj do Krakowa zajechaliśmy jeszcze wiele. Jedno... Do Krakowa? Do zakopanego, oczywiście, że jadąc właśnie tutaj po drodze zahaczyliśmy jeszcze o jedno miejsce, odbierając próbki zapachów. Nowych perfum, które planujemy wypuścić na jesień tego roku. Więc my już wybraliśmy naszego faworyta, aczkolwiek czekamy właśnie na anetkę, bo chcemy, aby niezależna osoba, jeszcze z tych czterech zapachów, które mamy, wybrała ten. Mam nadzieję, że potwierdzi nasz wybór, bo uważam, że jest. Niesamowite, rewelacyjne. Także te pierwsze dwa, które wypuściliśmy, to jest strzał w dziesiątkę, to kolejne uważam, że to jest strzał w dwudziestkę, bo... Ale pracujemy też oczywiście nad kolejnymi produktami, są one tutaj nawet w zasięgu naszego wzroku, ale dopóki nie będziemy mieli potwierdzonych finalnych zapachów, finalnych wersji tych produktów, no to nie będziemy Wam jeszcze zdradzali, co to jest. Bliżej premiery, bliżej tego, jak już będzie wszystko gotowe, oczywiście dowiecie się o tym jako pierwsi. Przy okazji, oczywiście, też zapraszam na naszą stronę internetową, kto jeszcze nie posiada naszych zapachów. To jest ogromny błąd, ogromne fopa. Tutaj wyświetli Wam się nasza strona internetowa www.pad.ru.pl. I kochani, tylko mogę Was przes przestrzec przed tym, że e, naprawdę. Kupujcie, bo pojawi się na jesień tego roku dosyć sporo nowości i nie będziecie się mogli zdecydować, co wybrać, więc, wiecie, krok po kroczku tutaj dążymy do tego, aby tak, wszystkie wasze mogli... półki były zapełnione. Tak, będziecie mogli mieć całą naszą kolekcję u siebie w domach, a na tym bardzo nam zależy, ponieważ to są tak jakościowe i tak fajne produkty, że po prostu wszystkie inne odsuwamy na bok. Kolejne pytanie, czy spotykacie się jeszcze z hejtem dotyczącym Waszej orientacji? Pozdrawiam Was serdecznie. My również pozdrawiamy. Bardzo rzadko, ja od razu zacznę odpowiadać, bardzo rzadko się z czymś takim spotykamy. Nawet wczoraj to było, nie, przedwczoraj, będąc na gubałówce, spacerując sobie, zawsze jakieś miłe takie komentarze. Gdzieś tam ktoś mówi, szturcha się ramieniem i mówi: Wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj właśnie powiedziała to pani, zobacz, chyba mówiła do męża: Zobacz, jacy ładni panowie, czy coś takiego. No, widać jak idziemy, no, że jest coś na rzeczy. Oczywiście my się absolutnie nie obnosimy z naszym uczuciem. Zachowujemy to wszystko dla siebie, ale zarówno w komentarzach na YouTube, na Instagramie, gdziekolwiek indziej, naprawdę już prawie w ogóle nie zdarza się, że ktoś coś złego do nas napisze, czy nas obrazi. A tak, żeby na ulicy nas ktoś, nie wiem, zaczepił, wyzywał, obrażał, nie, nie zdarza się. Na Rados jak byliśmy, to była jedna taka sytuacja, że byliśmy akurat sobie na spacerze po plaży i szła. Szły, Jezu, dwie... Nie pamiętam. szły dwie pary Polaków i oczywiście A. my ich, my ich, my ich mieliśmy, więc nie wiedzieli, że jesteśmy Polakami. I tylko e, widzieliśmy jak się szturchali, i tak o, zobacz, to chyba homo nie wiadomo. I tak. No tak, no ale więc, to wiecie. Więc to tak e, jedyna. Tak, taka sytu... rzeczywiście, to narodos tak się zdarzyło. E, więc e, to są takie jedyne chyba sytuacje. Myślę, że tak jakby. Ludzie powoli coraz bardziej są z tym oswojeni, zresztą dostajemy bardzo dużo komentarzy i wiadomości od Was, że dzięki nam zrozumieliście, że się przekonaliście, że zupełnie inaczej patrzycie na takie osoby jak my. My czujemy się osobami normalnymi, jesteśmy normalnymi ludźmi, a to po prostu kto z kim, gdzie, jak, kogo kocha, to jest zupełnie. Temat, który nie powinien nikogo interesować, a tym bardziej yy, no, w taki negatywny sposób. Mnie dziwią na przykład pytania, nie wiem, a jak to jest być gejem, a czy jesteś szczęśliwy? A to tutaj sobie, takie tak? pytanie właśnie yy, yy, jest, zaraz czy, ci czy powiem. Czy jesteś szczęśliwy w, bycie, w byciu gejem? No, co, się... co lubicie w byciu gejem? No, no właśnie, A co lubicie w byciu hetero? No, co lubicie w byciu dobrym człowiekiem, którzy nikomu nie robią krzywdy, którzy dbają o innych, dbają o swoje rodziny? Bardzo e, dziwne pytanie, co lubicie w byciu gejem? Ja nie lubię w byciu gejem nic. Ja lubię wszystko w sobie, co mam dobre. Walczę z różnymi rzeczami, które mam w sobie niedobre. Mnie chyba najbardziej tak jakby. Mm... Może nie tyle, co boli, ale najbardziej mi przeszkadza właśnie to kategoryzowanie ludzi na homo, hetero, białych, czarnych, żółtych nie wiadomo jeszcze, jakie inne e, kategoryzacje ludzi mogą mieć miejsce, bo tak naprawdę, kurde, wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od koloru, niezależnie od rasy, niezależnie od pochodzenia, e, religii, e, niezależnie właśnie od orientacji no kurczę, jesteśmy po to, aby być szczęśliwymi, szczęśliwymi i na tym powinno tak naprawdę nam wszystkim Taka, zależeć. Tak, a poza Ania. tym życie jest tak krótkie, że skupiajmy się na sobie, na naszych relacjach, a nie na ocenianiu innych, ponieważ no to nikomu nie służy, nikogo w ogóle nie interesuje twoje, twoje czy twoje zdanie. Bądź szczęśliwy, spełniaj się, spełniaj marzenia i w ogóle realizuj siebie, ponieważ to życie jest tak krótkie, że naprawdę szkoda jest marnować hmm. czas na analizowanie tego, kto, z kim, dlaczego i po co. Ktoś chce być ze starszą osobą, niech sobie będzie. Ktoś chce być z facetem, niech sobie też będzie. Ktoś chce żyć w związku otwartym, niech sobie w takim związku żyje. No nic, nikomu do tego, pod warunkiem tylko i to zawsze będę podkreślał, że nie cierpią na tym dzieci i nie cierpią na tym osoby, które są jakby zagmatwane w taką sytuację i na przykład nie wiedzą o czymś. Chyba nam wyłączyło tutaj nagrywanie, więc będzie takie grube cień, ale chyba wyczerpaliśmy. Tak, temat. wyczerpaliśmy temat, nie ma co do tego wracać. To był chyba znak, że za długo gadamy, więc miało być krótkie Q&A bez tabu, a wyszło, jak zawsze, rozgadaliśmy się niesamowicie, kochani, bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że spędziliście ten czas razem z nami. To była przyjemność, jak zawsze. Przemysław, dziękuję ci za. Cudowny wyjazd, za cudowny czas. To zaraz przenosimy się w kolejne miejsce. W ogóle zaczęliśmy nagrywać dzisiaj dla Was vloga, ale z racji tej niepogody stwierdziliśmy, że nagramy QA, zaczekamy na anetę i za anetą już będziemy nagrywali. Także nie przedłużając, dziękujemy Wam raz jeszcze. Widzimy się w kolejnym vlogu na naszym kanale. W dalszym ciągu z Zakopanego żegnamy się z Wami. Do zobaczenia! PA! pa!